pewno przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo, ale liczyliśmy się z tym, że drużyna Bełku to jest bardzo ciężki przeciwnik i to nie będzie spacerek. Trener nas uczulał na dwóch zawodników z przodu i ja jako stoper mogę powiedzieć, że to są bardzo dobrzy zawodnicy i było ciężko się im przeciwstawić. Bramka strzelona jest, oczywiście cieszy, ale tak jak mówię, liczy się dobro zespołu i liczy się to, żebyśmy punktowali, bo jeszcze nie postawiliśmy tej kropki nad i nad utrzymaniem, a nam jako rezerwą na tym zależy i wiem, że chłopaki i jadą na siebie w każdym kolejnym meczu 100%. Z tego co wiem, to nie będzie żadnych wzmocnień, bo pierwszy zespół ma już wolne, więc zawodnicy rozjechali się na wakacje. Więc będziemy grać w swoim gronie, dużo młodych chłopaków, ale wiem, że nikt ich nie odstawi nogi i będą walczyć. Także ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o mecz do gronu. To pytanie nie do mnie, także ja czekam, jak się sytuacja rozwinie, a na razie zajmuję się tym kolejnym meczem i to jest dla mnie najważniejsze.